serdecznie. Ja nazywam się Justyna Gruszczyńska, jestem psychologiem i dzisiaj sobie porozmawiamy o sztuce przekonywania. Jak myślicie, co to takiego jest i w ogóle czemu ma nam służyć? Proszę. Sztuka przekonywania to jest umiejętność, która pozwala nam przekonać drugą osobę do naszego zdania. Albo żeby coś na przykład kupił, coś zrobił za nas. Właśnie tutaj kolega powiedział, ale często używaną techniką przekonywania jest ewentualnie szantaż. Chciałem dodać jako ciekawostkę, wiele osób kłamiąc, co jest też nieraz dobrą techniką do przekonywania, nie zawsze na naszą korzyść. Przykładowo jest niektóre osoby, jak kłamią, się uśmiechają, mrugają okiem, z tym bywa różnie i to właśnie tak z tym jest, chciałem dodać, bo są takie... Tutaj już mówimy o takim przekonywaniu trochę nieczystym, czyli o manipulacji. A my dzisiaj sobie porozmawiamy o takim dobrym przekonywaniu, które nie ma na celu właśnie wywołaniu w kimś manipulacji, żeby jakoś takimi pokrętnymi zabiegami go przekonać do naszych racji, tylko żeby jak najbardziej tutaj udowodnić naszymi dobrymi argumentami nasze zdanie, żeby ktoś właśnie mógł dzięki tym naszym argumentom zmienić zdanie. Jak właśnie należy to zrobić? Właśnie przekonywanie jest związane z perswazją, pochodzi z języka łacińskiego i właśnie tutaj, tak jak już nam padły po części definicje, jest to właśnie taka umiejętność przekonania do naszych racji drugiej osoby. Także właśnie tak to wygląda, a też czasami zrozumienie, na przykład ktoś na przykład może nie mieć jakiegoś zdania w określonej kwestii, też wtedy jest nam łatwiej taką osobę przekonać do naszego zdania, bo jeżeli ktoś ma już jakieś takie swoje zdanie na dany temat, prawda, to taką osobę będzie nam trudniej przekonać, niż jak ktoś nie ma żadnego zdania na dany temat, tak? Zgadzacie się ze mną? I właśnie dlaczego warto umieć przekonywać ludzi do swoich racji? Bardzo ważne jest tutaj też, żebyście umieli w przyszłości odróżnić właśnie to takie dobre przekonywanie od manipulacji, która jest na przykład często używana gdzie? Gdzie może? Nieraz na przykład ktoś chce nam... No, że tak się wyrażę, wcisnąć kit, jakiś wadliwy towar na przykład sprzedać. Na przykład stary samochód, tak? Jakiś samochód był po wypadku i to nie jest już przekonywanie, tylko to już jest manipulacja. Przykładowo u komornika nie jest z tym kogoś przekonać. Czasami też bywa na sali sądowej, czasami nawet w banku, ale to już rzadko od strony klienta. No i ogólnie u takich przykładowo instytucji jak KRUK, gdzie na policji często też bywa i właśnie w Sejmie nawet ewentualnie czasami. Tak, politycy też tutaj czasami różnych takich zabiegów używają. Czasami też w czasie wybierania, co będziemy grać na puławie. Też w takich jakichś sytuacjach codziennych to może mieć miejsce. W marketingu. Marketing ogólnie ma to do siebie, że często używamy takich czystych zagrywek, ale często też już takich niekoniecznie dobrych. I właśnie też naszym zadaniem będzie, żebyście umieli odróżnić tutaj to dobre przekonywanie od tego niekoniecznie dobrego. Też właśnie dzięki temu będziecie na przykład mniej podatni na reklamy, które są w telewizji. No a takim pozytywnym aspektem przekonywania jest to, że będziecie umieli łatwiej kogoś przekonać do zmiany jakiegoś zdania, tak? Chcecie, żeby ktoś z wami pojechał, nie wiem, w góry, a ktoś woli jechać nad morze? To dzisiaj się postaramy właśnie nauczyć, jak to powinniśmy zrobić, żeby to zrobić skuteczniej. I właśnie skuteczna perswazja polega na takim określonym komunikacie. Zaraz sobie wymienimy cechy tego komunikatu. Co on musi w sobie zawierać, tak? W jaki sposób on musi być przekazany, żeby wywołał określone tutaj reakcje u drugiej osoby. Także, żeby ta osoba, na której nam zależy, żeby ona właśnie zmieniła to zdanie pod wpływem naszych argumentów. Jak właśnie te argumenty powinny być podane, tak, żeby właśnie
ktoś zmienił zdanie. I właśnie od czego zależy głównie skuteczne przekonywanie? Przede wszystkim zależy od trzech takich rzeczy. Czyli od nadawcy, czyli ja jestem nadawcą, tak, chcę kogoś przekonać, na przykład o pana tutaj chcę przekonać, żeby przestał mi robić zdjęcia, prawda? I teraz ja jestem nadawcą, tak, i ja mogę teraz jakiś przekaz, czyli swoją jakąś wiadomość mu przekazać, a pan jest odbiorcą, czyli podaje argumenty, tak, że dlaczego pan nie powinien mi robić zdjęć, więc ja jestem nadawcą, to co ja mówię to jest przekaz, a pan jest odbiorcą i właśnie w sposób, w jaki powinno być to powiedziane. Właśnie zaraz sobie powiemy, jak powinniśmy to powiedzieć. Jak myślicie, co może być takiego skutecznego w naszym... co może być takiego, jak ten nadawca powinien powiedzieć tą swoją wiadomość tej drugiej osobie, żeby wywołać zmianę czyjegoś zachowania? Tutaj mamy chętnego. Według mnie powinien powiedzieć tak ciepło, zachęcająco, żeby ta osoba przekonała się do naszego zdania i zmieniła je. Też tutaj właśnie padła ważna rzecz. Podczas przekonywania często ten odbiorca, on łatwiej zmieni zdanie, jeżeli jemu się wydaje, że my go nie chcemy przekonać, tak? Czyli jeżeli jemu się wydaje, że naszym celem nie jest to przekonanie, to wtedy łatwiej jest nam go przekonać, niż jeżeli on widzi, że my tak nachalnie próbujemy kogoś przekonać do swoich racji. Proszę. Powinniśmy też podać, dlaczego powinien na przykład pojechać w górę, a nie nad morze, czyli co jest lepsze, a co jest lepiej tam, a nie tam. Co będzie lepsze? Powinien podać sensowne argumenty. I dobrze by było, gdyby znał cechy odbiorcy. Na przykład jeżeli on jest łatwowierny, to nie musimy się za bardzo starać. Możemy pierwszy, lepszy kit mu wcisnąć. Nie musimy mówić prawdy. I też tutaj właśnie padła ważna rzecz, że właśnie nie zawsze ten sam komunikat w ten sam sposób trafi do tej samej osoby. Ponieważ na przykład jak ktoś będzie jechał na przykład gdzieś w jakieś piękne miejsce, nie wiadomo co tam dobrego będzie, to on będzie chciał więcej, będzie wiedział, że to będzie kosztowało więcej i w ten sposób możemy wyciągnąć od niego więcej pieniędzy. Musimy się wyrazić głośno, wyraźnie, kulturalnie, uprzejmie, nieraz używając właściwych argumentów, które nie zawsze bywają wystarczające. Wtedy trzeba też już, tak powiem, manipulować, delikatnie mówiąc, nieraz trzeba być fałszywym. Zaprowadzić kogoś do kąta. Teraz właśnie powiemy sobie o takich przydatnych cechach nadawcy. Po pierwsze, nadawca musi być wiarygodny w tym, co mówi, tak? Dlatego tutaj właśnie macie zdjęcie dentysty razem z pastą Colgate, ponieważ właśnie często w reklamach, na pewno już nieraz zauważyliście, jeżeli ktoś nam chce sprzedać taki jakiś produkt medyczny, tak, czy to właśnie pastę do zębów, czy jakąś usługę medyczną, to właśnie sprzedają, reklamują to lekarze, prawda? No bo taka osoba jest wiarygodna, no bo ona nam się z tym kojarzy, prawda? Potem się może okazać, że ta osoba nawet nie ma pracy. Tak. Bo w reklamie takie jest zadanie, żeby nas przekonać, ale to niekoniecznie, prawda, musi być dentysta, tylko to jest pan, który jest ubrany w taki fartuch i jego zadaniem jest jak najskuteczniejsze przekonanie. Tak, podszywa się. Ale jest to wiarygodność. W nas, jako w odbiorcach, to wywołuje takie skojarzenie, że ta osoba jest wiarygodna. I właśnie też taka obiektywna, ponieważ zna się tak na tym, co robi, leczy zęby, więc na pewno ta pasta, którą on poleca, jest bardzo dobra. I też właśnie macie tutaj, że nie wystarczy, że ktoś jest kompetentny, tak, że ktoś się powołuje na jakieś swoje doświadczenie czy wiedzę,
warto też, jeżeli on jest ubrany, tak, że wzbudza nas, w nas zaufanie, prawda? Więc jeżeli mamy jakąś w jakiejś firmie dyrektora, tak, i on ma jakąś ważną prezentację i chce przekonać, załóżmy, swojego szefa do swoich racji, no to on ubiera się bardzo elegancko, tak, i oprócz tego, że jest dobrze przygotowany, to też swoim wyglądem wzbudza zaufanie w odbiorcy i łatwiej tam ten dyrektor, prawda, będzie mógł mu uwierzyć, bo gdyby przyszedł dobrze przygotowany, ale byłby w wytartych dżinsach, prawda, i w dresie, no to już by nie wzbudzał takiego zaufania. Zgadzacie się ze mną? Kolejną taką cechą jest atrakcyjność. I właśnie tutaj macie zdjęcia, dlatego że często właśnie w reklamach dane produkty reklamują ludzie uśmiechnięci. Już nieważne, czy to jest kobieta, mężczyzna, czy dziecko, ale zwykle są to osoby atrakcyjne dla nas, które są uśmiechnięte, zadowolone z życia. I wtedy nam wydaje się, że taka osoba na pewno no, ma dobre intencje, tak? Na pewno to, co ona reklamuje, jest dobre, skoro ona jest taka uśmiechnięta, no to my na pewno, jak zrobimy tak jak ona, czy kupimy to, co ona by chciała, no to na pewno też będziemy tacy zadowoleni i uśmiechnięci. Tylko ta cecha w porównaniu do tamtej wcześniejszej, ona zwykle działa w takich mało istotnych rzeczach. Jeżeli ktoś by nas chciał przekonać do zmiany jakiegoś takiego naszego ważnego dla nas nawyku, to ważniejsza jest ta wiarygodność, a atrakcyjność działa głównie w takich sytuacjach mało dla nas istotnych, tak? Czyli jeżeli, nie wiem, no kredyt jest już troszkę poważniejszy, ale jeżeli, no nie wiem, zastanawiam się, czy mam kupić te, czy inne buty na zimę, to ta atrakcyjność właśnie tutaj ma szansę zadziałać. Ale jeżeli na przykład bym chciała kupić samochód, to już ważniejsza jest dla mnie ta wiarygodność, bo jest to dla mnie dużo większy wydatek, prawda, niż kupno tych butów. Zgadzacie się? Czy ktoś ma jakieś inne pomysły? I teraz właśnie treść przekazu. I tutaj ta treść przekazu jest głównie też używana w takich reklamach społecznych. Czy wiecie, co to jest reklama społeczna? Reklama społeczna ma za zadanie na przykład zmianę jakiegoś naszego zachowania, tak? Czyli jeżeli palacz pali dużo papierosów, no to celem takiej reklamy jest, żeby rzucił to palenie. Dodać odnośnie papierosów. Ja ostatnio to po prostu miałam iść na jakieś tam 2 dni do szpitala. Wchodzę, a tam już na korytarzu. Przestań palić, przestań ćpać. Takie hasło. No to przepraszam, ja się poczułem jak w kostnicy. Jak tam były takie hasła, to po prostu już i czasami to mają te reklamy takie skutki, po prostu szpital się wysila, jakieś są konkursy, są takie. Są jakieś, nie wiem, trupy narysowane, kostnica, ekstazy, używki, wyroby tytoniowe, malborazki, że tak powiem. No to przepraszam, jak ja się mam czuć? Wesoły? I tutaj padła właśnie ważna uwaga, ponieważ jeżeli w takich reklamach oddziaływujemy w sposób negatywny, czyli wywołujemy u odbiorcy strach, to jest za mało. My musimy mu podać od razu jakieś rozwiązanie. Czyli właśnie tak jak w przypadku tych papierosów, no to nie tylko pokażemy mu takie straszne płuca zniszczone pod wpływem papierosów, musimy mu dać jakieś rozwiązanie, że idź na terapię, czy są jakieś plastry, Nikuitin, to możesz kupić to w zamian. Przepraszam panią, ale też jak kolega tutaj powiedział o tych papierosach Marlboro, co tam były, to może być też reklama. Bo pokazują, że te papierosy są dobre. Ale przepraszam, ale tutaj właśnie stoisz właśnie inaczej. Ja wchodzę do innego budynku, dajmy tutaj na to szpital, czy nawet już dajmy na to hospicjum i on jest cały, wszystkie są rysunki takie kolorowe, jestem zdrowy, nie ma nic o paleniu, to przepraszam, to wtedy ja się dopiero czuję, jak ja bym był w kostnicy, bo sam, bo wszystko jest napisane tak, jakby autor był pod wpływem właśnie jakiejś używki. Bo właśnie to nie jest bezpośrednio przekazane, ale przykładowo no, nawet sobie obejrzyjmy telewizję, tam są nawet reklamy jakichś jogurtów dla dzieci, a tam latają jakieś mutanty zmutowane, syropki Naturcept, farmaceuta. A takie rzeczy mogą nam się pojawiać, gdy jesteśmy na haju.
Także pamiętajcie, że samo to wzbudzenie strachu odbiorcy naszego komunikatu jest to za małym przekazem. My musimy mu podać jakieś rozwiązanie, tak? Czyli nie pokażemy same zniszczone płuca pod wpływem tego palenia papierosów, tylko musimy mu dać jakieś alternatywne rozwiązanie, czyli jakąś pomoc w tej terapii. Na przykładzie tych papierosów już nieszczęsnych, ale o to nam chodzi, że samo wywołanie strachu tej osoby jest właśnie taką reakcją niewystarczającą, bo wtedy może się pojawić u nas taka reakcja chowania głowy w piasek, tak? Czyli my jesteśmy tak przerażeni, że jakby nie docierają w ogóle do nas. Tak, jesteśmy sparaliżowani tym, że na przykład jeżeli by reklama na przykład była taka społeczna, może widzieliście na temat zbyt szybkiej jazdy samochodem, teraz też jest cykl takich reklam, to my musimy... Jeszcze chciałam dostać. Niedawno oglądałam telewizję i była reklama właśnie pieluch dla dzieci. Dzieci tańczą, no to nie wiem, cała Polska to ogląda i nie wiem, co jest z tym fajnego. I w tle muzyka, da, da, da. Za chwilę reklama Citroena, w tle ta sama muzyka. Proszę przestań nagrywać. To przepraszam, to też albo przykładowo ktoś jedzie autem, słucha sobie radia, nie wiem, słucha sobie po prostu radia, no i przykładowo z tyłu siedzi dziecko, no i zaraz tutaj jak to zawsze. Chyba jak ktoś słucha radia, to wiesz, że tam co chwilę jakieś preparaty. No i przepraszam, siedzi z tyłu dziecko, a tu reklama tabletek na antykoncepcję. To chyba nie jest normalne. I co dziecko się zapyta i co mama wytłumaczy? Często też tutaj w tym naszym przekazie powołujemy się na innych, tak? Czyli na przykład przywołujemy jakieś statystyki, bo nie muszą być to tylko statystyki, może być to na przykład może być to na przykład powołanie się na kogoś znajomego, kto ma na przykład taki produkt, albo na przykład jeździ w dane miejsce i uważa, że no na przykład w danej miejscowości to super się wypoczywa, tak? I to jest właśnie to powoływanie się na innych. Także właśnie często w sytuacji, gdy nie wiemy, jak się zachować, gdy jest jakaś duża grupa ludzi, a my mamy podjąć jakieś, zdecydować się na jakąś opcję, tak, czy postąpić tak, czy inaczej, to wtedy często powołujemy się na innych, po prostu patrząc, tak, a jak zrobi ktoś inny. I wtedy my wtedy na tej podstawie no, uważamy, że skoro no, większość tak zadecydowała, no to na pewno jest dobre rozwiązanie. To już też mówiliśmy sobie na samym początku, przy okazji właśnie jak tutaj ktoś też o tym wspominał, łatwiej jest nam przekonać osobę do swoich racji, jeżeli ona jest nieprzygotowana na nasze argumenty, bo jeżeli ktoś się bardzo dobrze przygotuje, tak, będzie miał całą listę kontrargumentów, to się nazywa, tak, ja mam argumenty i ktoś ma kontrargumenty. Tak, więc on już będzie miał jakby kontrargument na każdą moją wypowiedź. To taką osobę jest nam zdecydowanie trudniej przekonać niż taką, która po prostu nie spodziewa się jakby naszego przekonywania. I też osoby, które do tej pory nie spotkały się z takim przypadkiem przekonywania, czyli są nieodporne na czyjeś argumenty, to takie osoby też są bardziej podatne, bo jeżeli ktoś jest już dużo razy brał udział w jakiejś dyskusji, takiej wymianie zdań, to w nim się po prostu taka umiejętność zrodziła, że jemu jest łatwiej po prostu te argumenty odpychać od siebie i nie jest na nie tak podatny. Jak myślicie właśnie, bo też tutaj w sztuce przekonywania bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Jak myślicie, ile mamy sekund na to, aby zrobić na kimś dobre wrażenie? Ile tych sekund pierwszych się liczy? 5. Mniej więcej od samego początku, jak tylko nas zobaczy, już nam się kończy czas, ponieważ no, osoba może już nas powoli zacząć oceniać po naszym wyglądzie, jak się ubraliśmy. No nie wiem, tak, no około tych 5 sekund. Troszkę więcej niż 5. Ktoś ma jakiś inny pomysł? 15. Troszkę więcej jeszcze. 30. Mniej. 25 sekund. Mniej.
20, tak. 20 sekund, mniej więcej tyle mamy czasu na zrobienie tego pierwszego wrażenia. Przepraszam, ale jeszcze od tych właśnie 5 sekund się odejmuje czas reakcji. Przykładowo, chciałem powiedzieć, że przykładowo weszło od tej pani, no to przy... No właśnie nie. Przykładowo nawet tutaj masz te reklamy w telewizji. To właśnie jest czas reakcji. Ty wszedłeś do sali i zanim ja ciebie zobaczyłem i zdążyłem ocenić, to właśnie minęło jakieś 0,7 sekundy, bo to jest czas reakcji, zanim ja sobie uświadomię, że ktoś tutaj przyszedł. No właśnie, czyli dodaję czas do mojego czasu na czas. Odejmujesz. Zwykle najważniejsze są właśnie te 20 pierwszych sekund kontaktu z drugą osobą, czyli 20 pierwszych słów, które ona powie, też właśnie 20 pierwszych gestów, kroków i też 20 centymetrów twarzy, bo wiadomo, że my też przekazujemy tą informację nie tylko za pomocą naszych słów, tak? Też za pomocą gestów, czyli jeżeli gestykulujemy, to w tym też jest zawarta jakaś informacja. Bo jeżeli ja na przykład powiem, wiesz, no myślę, że to jest świetny pomysł i tam właśnie powinniśmy jechać, a jeżeli powiem, tak, to jest świetny pomysł, tam właśnie powinniśmy jechać, no to który komunikat przekona was bardziej? No, na pewno najbardziej ten drugi, tak, niż ten pierwszy, kiedy ja jestem taka zamknięta, mam zamkniętą postawę ciała, mówię tak niepewnie, wydaje się, że sama w zasadzie no, nie wiadomo, czy mi się ta opcja podoba, czy nie. I też właśnie cała ta mimika naszej twarzy. Właśnie dlatego nie powinniśmy przychodzić na przykład do klienta, próbując przekonać go do jakiejś wycieczki, jeżeli na przykład jesteśmy smutni, bo wtedy nawet jakbyśmy chcieli, próbowali powiedzieć to wesoło, to i tak nam wyjdzie smutno. Jest tutaj w tym racja, że jeżeli my mamy zły humor, tak, czy nawet się z kimś pokłóciliśmy, czy jest nam po prostu smutno, no to wtedy na pewno gorzej będzie nam kogoś... Tak, autobus przyjechał 1,5 godziny po czasie, w międzyczasie nas jeszcze ochlapał, bo wsiadając była kałuża, tak? Później jeszcze ktoś nam coś niemiłego na koniec powiedział, no to w takiej sytuacji na pewno będzie... Tak. Kontrol nas złapał bez biletu, także tutaj na pewno będzie ciężko kogoś wtedy przekonać do naszego zdania. Ja chciałem powiedzieć, że właśnie wiele obecnych właśnie ludzi, którzy przekonują, stosują właściwie niewłaściwie techniki. Tutaj nawet właśnie znów sięgnę do reklam. Przykładowo reklama Biedronki. Idzie pani Basia, 60-letnia emerytka i reklamuje nam pomidory za złoty 99, a zaraz reklama Ikei, pomidory modyfikowane genetycznie o smaku cytryny za jedyne złoty 89. I tak co chwilę te reklamy się wymijają, my już nie wiemy co mamy robić. Po prostu burza umysłu, my nie wiemy gdzie mamy iść. Ikea, nie wiem, Biedronka, za chwilę hasło wyborcze, inne reklamy, u nas taniej niż w Biedronce. Za chwilę ciastka z dodatkiem koniny, my nie wiemy co to jest konina, nie wiemy co kupować. Tak. Dobrze, zamykamy dyskusję. Zamykamy. Cichuteńko, słuchamy dalej. Też właśnie tutaj, jeśli chodzi o ten nasz przekaz, tak jak tutaj macie na tym rysunku, 55% naszego przekazu i to, na co na niego wpływa, to jest przede wszystkim mowa naszego ciała, tak? Czyli to, co właśnie przed chwilą mówiłam. Jeżeli powiem tak, to wtedy na pewno was taka postawa moja nie przekona. Jeżeli ja będę mówić jasno, zdecydowanie, będę uśmiechnięta, to wtedy łatwiej będzie mi kogoś przekonać do moich racji. I też bardzo ważne jest brzmienie naszego głosu. Jakbyśmy chcieli tak to fantazyjnie powiedzieć, to że jak tak się zamykamy, to zamykamy to, co do kogoś mówimy. Tak. Możemy tak powiedzieć. Czyli... Pan Ibisz nas zdecydowanie lepiej przekona niż 60-letnia pani Stasia. No tak. Czyli znowu osoba, która jest uśmiechnięta, tak, zdecydowana, to na pewno taka osoba przekona nas bardziej do swoich racji.
Także tak naprawdę słowa mają najmniejsze w tym wszystkim znaczenie, a najważniejsza jest mowa ciała, czyli nasza właśnie postawa, gesty, mimika naszej twarzy oraz brzmienie naszego głosu. Ale nie powinniśmy też być za bardzo szczęśliwi i weseli, bo na przykład jesteśmy tak strasznie szczęśliwi, weseli, podnieceni, ciągle skaczemy z radości, śmiejemy się, co po prostu, no, druga osoba może pomyśleć, że jesteśmy jacyś chorzy umysłowo. Druga osoba może wtedy pomyśleć, że jesteśmy niepoważni, tak, jeżeli będziemy zbyt właśnie weseli. No bo może pani oglądała reklamę Tesco. Tam osoby są, mąż i żona. Oni nie są ani uśmiechnięci, ani zadowoleni. Czyli nie wiadomo, czy tam kupować coś, czy nie. Bo były chyba pomidory za złoty 98 i były proszek Lenor za 10,99. No to nie wiadomo, czy to kupować, bo oni nie są uśmiechnięci z tego. No tak, ale tutaj w Tesco na przykład jest dużym sklepem, tak? I na przykład zaopatrują się tam całe rodziny i zabiegiem sklepu pewnie było właśnie pokazanie takiej jakiejś szczęśliwej rodzinki, która sobie tam jedzie do tego sklepu, tak? I kupują sobie wszystko, co tam im trzeba, więc to też był jakiś tam zabieg. Dużo bardziej na przykład przekonują do... Właśnie, jak on mówił, że takie reklamy, które są ludzie uśmiechnięci, na przykład ta reklama Nowa Playa, co wszyscy się śmieją po prostu. Tak, wydaje się, że to niepoważne jest, ale całkiem fajna jest ta reklama, a tak Tesco. Też często właśnie przekonują nas takie reklamy z jakimś pomysłem, tak? Jeżeli coś jest zaskakującego. Ale chciałbym tylko powiedzieć, że ta reklama Play, to u większości ludzi ona jest bardziej zabawna dla nich niż poważna i przekazująca coś. Ja chciałam dodać właśnie odnośnie tej reklamy Play. Właśnie tutaj dużo też ma wpływ niejednokrotnie rodzaj inteligencji czytelników. Przykładowo, jakieś tam znowu reklama i jedna osoba sobie myśli, Boże, jacy idioci, co oni pokazują. Albo, nie wiem, ciastka z dodatką koniny. Boże, pewnie jakaś znowa nowość, chodźmy, kupmy, pewnie to musi być smaczne i z sanepidem. A inni jeszcze właśnie myślą, Boże, ale fajnie, Chilińska przyszła do Play, też muszę przejść, ale fajnie, są korzyści, niezapowiedziane koszty, o których nie wiem, idę do Play. No i właśnie tak z tym jest. A i jeszcze chciałam dodać jedną rzecz. Ostatnio się pojawiła taka taryfa w T-Mobile. 2 tablety za złotówkę, a potem płacimy przez kilka lat. Ja myślę, że to nie jest temat naszego spotkania, prawda? Spokojnie. Cichuteńko, słuchamy dalej. Podczas przekonywania bardzo ważne jest też aktywne słuchanie tej drugiej osoby, bo jeżeli my będziemy jej słuchać z uwagą i będziemy przywiązywać po prostu uwagę do tego, co ona mówi, to też będziemy mogli zareagować na te kontrargumenty, które ona nam powie. W aktywnym słuchaniu bardzo ważne jest właśnie okazanie zainteresowania tej drugiej osobie. Też bycie taką osobą cierpliwą, że nie przerywamy komuś, tak? Bo to powoduje też taki brak szacunku, tak? Bo my możemy mieć jakieś zdanie i chcemy kogoś przekonać do tego, tak? Na przykład na przykładzie tych gór, a ktoś woli morze, więc my musimy mu też dać tą szansę, żeby on też się wypowiedział, co jest też dla niego ważne w tym wyjeździe nad morze. Jeżeli my go wtedy wysłuchamy i zrozumiemy, co on nam chce powiedzieć, to też później będziemy mogli jakieś kontrargumenty powiedzieć, bo jeżeli od razu po prostu będziemy negowali, tak, to, co on nam chce powiedzieć, to jest już takie nieczyste zagranie, to jest już taka troszkę manipulacja. Zaatakować kogoś jego własną bronią w tych tekstach, w sensie, że na przykład niech pan pojedzie w góry, tam może pan odpocząć, jak pochodzi pan po górach, może być pan zdrowszy. No i teraz druga osoba odpowiada, no ale proszę pana, ja nie lubię się męczyć, nie lubię chodzić po górach. No i wtedy możemy na podstawie tego, co on powiedział, powiedzieć coś innego, wyeliminować nasze argumenty, które po prostu posiadają
na przykład przeciwną cechę, na przykład, że jak ta osoba, skoro nie lubi się męczyć, to nie podajemy argumentów, które zawierają coś, co może przekazać, że można tam się zmęczyć. Tak, czyli tutaj właśnie też padła bardzo ważna informacja, czyli znajomość tego naszego odbiorcy. Jeżeli my wiemy, że on lubi właśnie spędzać czas w ten sposób, to raczej staramy się go przekonać tak, żeby właśnie trafić do tego jego upodobań. Tak jak tutaj właśnie, jeżeli ktoś nie lubi takiego wysiłku fizycznego, no to nie będziemy go tak zachęcać, że no wiesz, pojedziesz sobie w góry, to tam jest tyle ścieżek, będziesz mógł tylko chodzić po tych górach. Tylko no na przykład będziemy wtedy starać się przekonać go do pięknych widoków, prawda? I też tutaj właśnie w tym słuchaniu, bardzo tutaj już padło poniekąd właśnie to parafrazowanie, czyli możemy powiedzieć, słuchaj, a czy dobrze cię zrozumiałem, czyli ty lubisz jeździć nad morze, bo... I wtedy opisujemy, dlaczego ten ktoś lubi jeździć nad morze. I wtedy od razu możemy to parafrazowanie też właśnie zamienić, no ale skoro ty lubisz to i to, to na przykład w górach to możesz to zrobić ten sam sposób, tylko na przykład w jakimś innym miejscu, tak? Jeżeli lubisz na przykład spacery nad morzem, brzegiem morza, no to w górach też możesz spacerować, ale tam na przykład po tych wszystkich dolinach, które tam są. Albo spróbować wzbudzić w drugiej osobie poczucie takiego znudzenia, że co rok na wakacje jeździ na przykład nad morze, to niech odpocznie teraz na te wakacje od tego morza i niech pojedzie w te góry. Tylko może nie z nudzenia, bo to ktoś mógłby się poczuć taki urażony, tak, że on jest taki nudny, że co roku jeździ w to samo miejsce, tylko może raczej zaciekawienie go, że wiesz, no, a w tym miejscu, gdzie ja jeżdżę, to jest tyle ciekawych rzeczy do robienia. To właśnie bardziej w ten sposób byśmy... Ja chciałem właśnie dodać, że tutaj musimy właśnie użyć tych właściwych argumentów. Właśnie tutaj dokładnie to, co jest napisane, ale też nieraz mamy trudność z właśnie określeniem, czego chce od nas rozmówca, czego od nas oczekuje. Wtedy należy się starać używać jak najbardziej uniwersalnych zdań, tekstów. No i bez przesady. Na przykład... Tutaj wiadomo, że nie każda reklama trafi do każdego, nie każdy, i tak ogólnie chciałam dodać. Czyli nie każdy przekaz właśnie trafi do każdego odbiorcy. I tak jak tutaj macie właśnie takie podstawowe cechy skutecznej argumentacji, to są właśnie takie najważniejsze rzeczy. Czyli ważne jest, to już mówiliśmy też, żeby mówić wyraźnie, pewnie, stanowczo, że jesteśmy przekonani tego swojego zdania. Zwracamy się bezpośrednio do tego rozmówcy, tak? Czyli to się też wiąże z tym następnym, czyli utrzymujemy z tą osobą kontakt wzrokowy, czyli zwracamy się do kogoś personalnie, tak mówimy, słuchaj, tam to jest naprawdę świetnie, musisz po prostu tam ze mną pojechać i też utrzymujemy kontakt wzrokowy i też właśnie wtedy tą mimiką naszej twarzy, gestami możemy kogoś przekonać i też, momencik, i też bardzo ważny jest ten język nasz, tak? Bo nie do każdego możemy ten sam język i w inny sposób będziemy mówić do osoby starszej, która będzie mieć 60 lat, w inny sposób do nastolatka, który ma lat 15, prawda? A w inny sposób jeszcze do 5-letniego dziecka, prawda? Musimy po prostu dopasować ten nasz język. Ja jeszcze chciałam dodać odnośnie kontaktu wzrokowego. Przykładowo, jeżeli ja się będę patrzył na każdego o tak, przez całą rozmowę, o tak, albo będę patrzył jakoś inaczej, w jakiś dziwny sposób, albo cały czas po prostu nie okazując emocji twarzą, po prostu każdemu cały czas twarz, o tak przykładowo. Przepraszam, ty, gdybym tak cały czas na ciebie patrzył, przepraszam, byłabyś w stanie prowadzić dalej rozmowę? No może właśnie, może. No właśnie. A gdyby pani, gdybym ja na panią cały czas o tak patrzył? Czyli też tak nie możemy tego naszego odbiorcy przestraszyć. Ten nasz kontakt, już tu wcześniej padło wielokrotnie, musi być taki ciepły, ale ta osoba nie może być taka przerażona tą rozmową z nami, tak, że ktoś w nas tak wlepia wzrok, że nie wiadomo, gdzie się podziać. Trzeba dobrze zacząć, trzeba dobrze skończyć. Tak, tak, tak. Tutaj właśnie zaraz będzie na następnym slajdzie to, co tutaj padło, to efekt pierwszeństwa i efekt świeżości, czyli trzeba dobrze zacząć i trzeba dobrze skończyć. Efekt pierwszeństwa to jest to, co było na początku, jako pierwszy argument, więc często warto ten najmocniejszy argument powiedzieć jako pierwszy
I też mocny argument podać na samym końcu, czyli efekt świeżości. Efekt świeżości dlatego, że to, co jakby ostatnio zostało powiedziane, u odbiorcy najbardziej jemu zapada to w pamięć. Także też warto jest obrazowanie tego, co mówimy. No i też taka argumentacja rzeczowa. Tutaj macie strategię marchewki. To chodzi o podkreślenie korzyści z tego, co ta osoba mogłaby mieć, jeżeli zrobi to, do czego ją chcemy przekonać, czy kupi to, do czego ją chcemy przekonać. Strategia marchewki właśnie to się nazywa. Czyli zaznaczenie takich korzyści z tego, co ta osoba mogłaby mieć. I tutaj już na podsumowanie, ta nasza struktura argumentacji powinna wyglądać mniej więcej tak, także to postarajcie się zapamiętać, bo teraz przyda nam się to w tej drugiej części spotkania, gdzie właśnie dostaniecie takie zadanie grupowe, czyli od znanego do nieznanego, czyli na początku podajemy takie argumenty znane, których ta osoba może się spodziewać i na początku podajemy argumenty łatwe, a później te trudniejsze. Powinniśmy właśnie zaczynać od tych znanych, żeby trochę wyszczuplić, że tak powiem, zasoby odpowiedzi drugiej osoby. I też od ogółu do szczegółu, czyli na początku podajemy takie ogólne argumenty, a później stopniowo, jak przekazujemy komuś coś, to te argumenty powinny być coraz bardziej szczegółowe. I właśnie to, co tutaj już padło, czyli silnie tutaj zakończyć i silnie rozpocząć. Czyli silny argument na początku to jest ten efekt pierwszeństwa, czyli jakiś taki mocny argument, tak, na początku wytaczam. Później w środku daję takie mniej istotne i na końcu daję też znowu silny argument i to jest efekt świeżości właśnie. Bo też osoba po prostu łatwo zapamięta to, co ostatnio padło, prawda? I to, co na początku, a zwykle to, co w środku, no to już tak mniej pamiętamy. I najważniejsze w przekonywaniu, czyli tak jak mówiliśmy na początku, co jest najważniejsze w tym przekonywaniu? Pierwsze wrażenie na odbiorcy, czyli te nasze pierwsze 20 sekund, pierwsze 20 właśnie słów, gestów, też właśnie sposób, te 20 kroków, czyli sposób, w jaki na przykład wejdziemy do danej sali, czy nie wejdziemy tacy zgarbieni, przygnębieni, czy po prostu tak zdecydowanie, że już ktoś w tym naszym sposobie chodzenia może poznać, że my mamy rację. Ale też nie za bardzo pewni siebie. Tak, to bardzo ważna rzecz, tak, czyli nie za bardzo pewnie siebie, czyli to trzeba wszystko tak umieć rozsądnie wyważyć. No i jeszcze chciałam dodać właśnie, że czasem nawet niechcący możemy pokazać to, że nie jesteśmy z siebie zbyt pewni. Przykładowo jesteśmy w restauracji jako kelner i upadnie nam coś jako kelner, no i zaczynamy przepraszać cały czas. No to wtedy można zauważyć, że akurat jesteśmy właśnie tutaj niezdecydowani, nie jesteśmy z siebie pewni. Dobrze, i teraz na podsumowanie, czyli najważniejsze rzeczy, jakie musicie zapamiętać, to właśnie to pierwsze wrażenie, też aktywne słuchanie, bo jeżeli wysłuchamy tych argumentów drugiej grupy, to naszego odbiorcy, który może mieć inne zdanie, to też łatwiej później będzie nam dalej kontynuować tą rozmowę. Też otwarta postawa i ta argumentacja, czyli musicie pamiętać, że na początku podajemy takie argumenty znane, później nieznane. Na początku też takie ogólne, a dopiero później szczegółowe. I też ten właśnie tutaj bardzo ważny efekt pierwszeństwa i efekt świeżości.